Dzień dobry, chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na zbliżający się już wielkimi krokami czwarty festiwal Eufonie. Nasz festiwal jest takim specyficznym wydarzeniem na mapie Warszawy, gdzie staramy się jak w soczewce odbić różne zjawiska muzyczne, które dzieją się w Polsce i w środkowej Europie szeroko pojętej, także i u naszych sąsiadów. Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina, ale i trochę dalej. W tym roku jest to bardzo interesujący, zapowiadający się występ orkiestry z Cluj-Napoki w Rumunii. Ideą naszego festiwalu jest właśnie oprócz pokazania tej naszej środkowoeuropejskiej muzyki, również stykanie się różnych gatunków muzyki z różnych epok, różnych rodzajów i myślę, że tutaj taką kwintesencją będzie nasz koncert finałowy, który odbędzie się 26 listopada w Warszawie w Filharmonii Narodowej. Wystąpią muzycy z Ukrainy, jazzowi, ludowi, śpiewacy, instrumentaliści, którym będą towarzyszyć kompozytorzy muzyki elektroakustycznej z Polski i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją maestro Kurdy Bachy. Jest to bardzo ciekawy projekt Fusion, którego jeszcze nie słyszeliśmy, ale te części partytury i te fragmenty prac, które do nas dochodzą, wskazują na to, że będzie to faktycznie odzwierciedlenie festiwalu Eufonii, czyli wiele możliwych gatunków, wielu muzyków, którzy na co dzień się nie spotykają, połączy siły. Oni będą w Warszawie prawie tydzień już przebywać razem, także jest to też taki projekt międzykulturowy. I 26 listopada ogromne wydarzenie, projekt Fusion Fonia. Oczywiście zapraszamy na festiwal od jego rozpoczęcia 18 listopada codziennie aż do 26 na koncerty w Filharmonii Narodowej, w Zamku Królewskim, w Teatrze Palladium i innych lokalizacjach oraz na naszą wystawę w Galerii Kordegarda.